Melduję funkcjonariuszy Izby Celnej w Jaje Podlaskiej do uroczystego apelu z okazji Dnia Służby Celnej. Czołem, panie dyrektorze! Dzień bardzo ważny dla kilkunastu tysięcy osób tworzących szeregi całej polskiej służby celnej. Środki przekazywane co roku do budżetu przez służbę celną stanowią ponad 30% wszystkich środków będących w dyspozycji państwa. Oczywiście pieniądze te pochodzą przede wszystkim od przedsiębiorców uczciwie płacących podatki. I tak, jak z myślą o uczciwych przedsiębiorcach i podróżnych, wprowadzamy liczne ułatwienia mające na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i łatwe pokonywanie granicy, tak nadal będziemy walczyć z patologiami dotykającymi zwłaszcza rejonów przygranicznych. Mam tu na myśli przede wszystkim przemyt papierosów, nielegalny handel alkoholem i paliwem. Przeszliśmy też metamorfozę wizerunkową. Dzisiaj jesteśmy zdecydowanie lepiej postrzegani przez społeczeństwo niż chociażby kilka lat temu. W imieniu i z upoważnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej